Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. No dobra, taki to mógłbym mieć. Nancy? Znaczy, bez Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bess. Nie ma jej. A kiedy wróci? Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. Pojechała do Tottenham robić materiał o Maelstromie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu albo śledź nasze newsy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. Wi, mam złe przeczucia. Chyba wybierzemy się do Tottenham. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Okej. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Zła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. Ile coś takiego kosztuje? Nie stać nas. To ulubił. To na gitara Kerry'ego. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Też ci słabo? Drzemka regeneracyjna. Chcesz dołączyć? Chodź, Wi, on żartuje. Kurwa. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Jaka była tam Nancy za twoich czasów? Zaczyna mi się... Kiedyś myślałem, że nigdy mediów nie pchałby się to... Ale tylko Nancy. Przez 2 lata żyła z toksycznym skurwielem, który ją bił. Nic tam nie powiedziała, tylko któregoś dnia wyrzuciła typa z okna na 80. piętrze. No to chyba nie było co zbierać. Oho. Posadzili ją na 7 miesięcy, a jak wróciła, też już nie było co zbierać. Zobaj. Podoba mi się swój styl. Minimalizm. Też tak kiedyś miałem.
Ruchy. Jest to ten tanc? Zajebiście. Jedziemy na trzecie. Weź naciśnij, bo mi palce zdrętwiały. Słyszysz? Dzisiaj Gratinitus, nasze chłopaki. Ten kawałek lubię. Na razie. No idź, wmieszasz się w tłum bez problemu. Na każdego są sposoby. Kurwa, nie wierzę. Pamiętasz to nagranie z All Foods? To ten typ, co rozwalił Royce'a. Niemożliwe. Nie byłby taki głupi, żeby tu przychodzić. To ty? Szukam bez Isis. Chyba nie zrozumiał pytania. To ty zdjąłeś Royce'a? Tak. A co, ktoś tu rozpaczał po Royce'ie? No i patrz, od razu sobie zapunktujemy. Wypierdalać już! Ty jest ten z All Foods. Widzę. Czego chcesz? Lepiej na nią uważaj. Bez Isis. Mówi ci to coś? Pracujesz z nią? Nie, mam do niej sprawę. Podobno jest tutaj. Sprawę, jasne. Zaprowadzę cię. Coś za łatwo poszło. Potem będziesz się martwić. Najpierw znajdźmy Nancy. W zasadzie powinnam ci być wdzięczna. Za co? Za usunięcie Royce'a. Dawno mu się należało. A ja dobrze na tym wyszłam. Polecam się na przyszłość. Kurwa, przeszukałeś tą dar. Jakoś udało jej się wezwać wsparcie. To Nancy. Nieźle ją załatwili. Co? Nikogo nie wzywałam. Nawet go nie znam. Ale owszem. I nie będziemy ryzykować, że historia się powtórzy. Ale cię to wpierdolę! Przysłał mnie Kerry Urodine. Kerry? Kurwa, nic z tego nie rozumiem. Ach, ale może to dlatego, że za dużo czasu spędziłam z paranoiczną Patricią. Chodzi o samuraja. Pogadamy potem, okej? Racja, spadajmy stąd. Chodźmy, znam drogę. Tam jest winda, szybko. Tylko kwestia czasu.
Nie przedłużaj! To nieuchronne! Czas zabijania! Wszystko w porządku? Miewałam lepsze dni. Ta idiotka była pewna, że przyszła mnie uszpiegować. Okej, chodźmy. Mam nadzieję, że mój wóz dalej stoi tam, gdzie go zaparkowałam. A po co tak naprawdę tu przyszłaś? Chciałam zrobić reportaż o muzyce Totentanz. No to się nie dziwię, że Patricia tego nie kupiła. O kurwa. Mogło być gorzej. A tak, masz coś na pamiątkę. Pierdolę takie pamiątki. Jadę prosto do redakcji. Jak chcesz pogadać, musisz zabrać się ze mną. Mam nadzieję, że ten rzęk się nie rozsypie po drodze. Dobra, no to czego chce Kary? Reaktywować samuraja na jeden wieczór. Nie ma samuraja bez Silverhanda. Ja zagram zamiast Johnego. Ty? Umówmy się, że Silverhand był dużo lepszym wizjonerem niż muzykiem. Dam radę. No, jeśli przekonałeś Kerego. A co ja będę z tego miała? Spotkasz starych przyjaciół. No, proszę cię. Kery przyjaźnił się z Johnem i tyle. My tylko orbitowaliśmy dookoła i czasem odbijaliśmy się od nich. No to czego chcesz? Przeprowadzić wywiad z Kerym? To mogłabym napisać sama z głowy. Chcę mieć dostęp do jego wszystkich kontaktów w branży. Jak dla mnie nie ma sprawy.
Jesteśmy, wyskakuj. Dobra, a co z koncertem? Powiedz Keremu, że zajmę się organizacją. Będziemy w kontakcie. Okej, dzięki. Dobrze nam poszło. Zadzwoń do Kerego. No i jak tam? Rozmawiałeś z Nancy? Tak. Zgodziła się i nawet chce się zająć organizacją koncertu. Czyli dalej jest kontrol freakiem. Świetnie. Nicola, feel the chemistry. Namierzyłeś Henry'ego albo Denny? Na razie gadałem z Henrym. Wyciągnąłem go z odwyku. W ogóle zajebista historia. Henry przez ten cały czas nawet nie wiedział, że Denny jest w Night City. Właśnie do niej pojechał, żeby zrobić jej niespodziankę. Spotkamy się wszyscy u Denny. Ja też? Po co? W końcu masz z nami zagrać, nie? Musisz poznać resztę, wysyłam ci adres. Widzisz? Co tu się stało? Chyba robiła remont i Henry pożyczył sobie betoniarkę. Zawsze nieźle improwizował. Może są w domu. Sprawdź przez interkom. No dobra, to szukajmy dalej. Kurwa? O, to brzmi znajomo. Ty tutaj? No nie! To twój dom, naprawdę? I twój jebany basen? Zapłacisz mi za to, skurwysyno! Kurwa, chętnie! Kolejna okazja do odwiedzin! Może wtedy mi powiesz, czemu mnie zostawiłaś umierającego na ulicy? Umierającego? Kurwa, Henry, ty jesteś niezniszczalny! Po co ja w ogóle z tobą gadam? I dobrze, że jesteś. Mamy mały problem. Wypierdalaj stąd! To ma być ta niespodzianka Henry'ego? Jak to już? Najwyraźniej nie byłem na bieżąco. Wygląda na to, że miał tutaj jakiś żart. Nie przedstawisz rodzinie? I dlatego zalał jej basen betonem? Zbliżysz do nich na krok. Henry bywa bardzo uczuciowy. Wiesz, o co im poszło? A co, oni nie z tego, co zrozumiałem, Denny któregoś dnia zniknęła bez słowa, a potem ukrywała się przed Henrym. Skoro cały czas był naćpany albo na odwyku, to nie było to specjalnie trudne. Tak, dopóki nie podałem Henrymu jej adresu. To co z koncertem? Jeszcze nie miałem jak zapytać Denny, ale kiepsko to widzę. Wij, ty z nimi pogadaj. Kerry najwyżej tylko bardziej namiesza. Tylko to nie do końca moja sprawa. Idź. Pewnie zaraz im przejdzie. Kerry też w pierwszej chwili nie szalał z radości, kiedy mnie zobaczył. Przyprowadziłeś wsparcie. Na wypadek, jakbyś zapomniał, po chuj to właściwie robisz. Przysyła mnie Kerry w sprawie koncertu.
Jakiego koncertu? Kurwa, i czemu to on ze mną nie rozmawia? Chodzi o reaktywację samuraja na jeden wieczór. I dlatego chciał zebrać całą drużynę? Słodkie, ale to nie przejdzie. Nie zagram z tym pojebem. Danny. Nie ma mowy. Albo on, albo ja. Jak Danny się uprze, to koniec. Jak wam idzie? Chujowo. Danny chce mnie wykopać z koncertu. A przecież już się dogadaliśmy. Kerry ci zapłaci, prawda? O to chodzi. Kurwa, jak dla mnie zajebiście. Bierzcie go sobie i wypierdalajcie z mojego domu! Nie każ mi decydować. No? Gdybym chociaż wiedział, o co wam poszło. A co, nie widzisz? Skurwiel zalał mi basen betonem. No to chyba musiał mieć jakiś dobry powód. Serio? Musiał? Coś ty odjebał z tym basenem. Przecież wiedziałeś, że Kerry chce, żeby Danny też z nami zagrała. Chciałem oczyścić atmosferę. Zajebiście. Będzie nam brakować jednej osoby. To akurat nie jest problem. Mogę zaprosić jednorazowo jakiegoś kumpla z innego zespołu. Tylko to już nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie to samo, Kerry. Vi, pomożesz mi z tym? To powinna być twoja decyzja. Wkurwia mnie, że Danny stawia nas pod ścianą i dyktuje warunki. Z drugiej strony Henry to pojeb, jak sam widzisz. Nie można mu ufać. A to mi pomogłeś. A jeśli musimy wybierać, zagrajmy z Danny. Kurwa, Kerry, serio? To przecież ona robi problemy, nie ja. Słuchaj, załatwię ci... Wiesz co, Kerry? Pierdol się. Dobrze, że Silverhand tego nie widzi. Skończyłeś? To wynocha. No dobrze, a co z Nancy? Jestem z nią w kontakcie. Da znać, jak wszystko załatwi. Widzimy się na koncercie. Kurwa, muszę zadzwonić po kogoś, kto to posprząta. Okej, na razie nic więcej nie zrobimy. Trzeba poczekać, aż Nancy się odezwie. Wszystko ok? Nie. Sam widok tego sukinsyna mi przypomniał, jak bardzo jest nie ok. Ale nie przejmuj się. Do koncertu mi przejdzie. No, zastanawiam się, co Henry jej zrobił. Czyli to jednak jego wina. Normalnie Danny nie jest taką złośliwą suką. Wiedziała, że Henry mu zależało na tym koncercie. Aha, sam basen miała tak naprawdę w dupie, podejrzewam. Przykro mi, że tak wyszło. Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem w Red Dead. Rozmawiałaś z Kerrym? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Pikutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw, ja załatwiam sprzęt. Hej, Vi. Vi, mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się każe.
Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym. Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu miejsce w dobrym zespole. Henry przestał ćpać. Ogarnął się, szło mu świetnie. Więc kopnął mnie w dupę. I co było dalej? Lubisz takie dramy? Olał mnie i przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złachany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drossina z Cutthroat, żeby do nas dołączył. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął żygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Kerry'ego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Gotowy? Baw się dobrze. To Drossin. Z Cutthroat. Hej, jestem wielkim fanem Samuraja. A ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie... Uspokój się, on jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą? Uderzaj do mnie. Przestań się trząść. A, jest tak samo spękany jak on. Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja też tęskniłem. Dobra, zaczynamy. To die. Success.
napinałem tym koncertem. Jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz, po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. Chcesz to powtórzyć? Nie. To wystarczy. W takim razie weź ją na pamiątkę. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Ja zamierzam jeszcze pograć. Cię słyszy. Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości zza światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. A, jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie Samuraja. Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. Lepiej przyjść na mój koncert. O, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej zblufeczonego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej... A zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przespał 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, Vi. Odezwę się do ciebie. No i co? Było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób co uważasz. Muszę się dogadać z Hanako. I to szybko. Okej, twoja decyzja. Chodźmy.